powstał w 1977 roku, tak jak na naszym herbie jest. Jeśli chodzi o moją osobę, to no, jestem od 79 roku. No, początkowo jako zawodnik oczywiście i później jako działacz. A prezesem, no trudno mi powiedzieć, nie pamiętam, ale na pewno z 10 lat albo więcej. Grupy młodzieżowe mamy 3, w których trenuję z 76 zawodników, w tym jest parę dziewczynek. Mieliśmy, jak wiecie, przerwę w rozgrywkach w naszej miejscowości, bo nie mieliśmy gdzie grać, bo przy szkole boisko zostało zamknięte, który powstał Orlik. No i 10 lat żeśmy grali w Puławach na sztucznej nawierzchni. No i wtedy był taki okres, który był, można powiedzieć, słaby, bo było mało brakowało, a klub byśmy zamknęli, bo nie mogliśmy sobie dać rady z tym. Ale zaczęliśmy walczyć o to boisko, no i mamy piękny obiekt, który naprawdę, no, można się poszczycić. Warunki są doskonałe, na tą ligę są super. Także robi się już właśnie boczne boisko. Niedługo będziemy mieli, to jeszcze poprawi nasz standard. Także myślę, że obiekt jest na tą ligę bardzo dobry. W Fatmanie gram w sumie od dziecka, gdzieś tam w czwartej klasie podstawówki zacząłem swoją przygodę z piłką. Najpierw w tramkarze, potem juniorzy ze szczebla na szczebel. No i potem tam zostałem włączony do drużyny seniorów. No i tak gram do dzisiaj, aż zostałem kapitanem zespołu i odkąd powstał stadion w Gołębiu, stworzyliśmy naprawdę fajną paczkę zżytą ze sobą. Jest fajna atmosfera, młody zespół, jeden idzie. Wszyscy idą za siebie, skoczyliby za sobą w ogień, że tak powiem. Mamy niesamowitych kibiców, którzy są z nami na każdym spotkaniu. Naprawdę w licznym gronie dopingują nas cały czas śpiewem, co naprawdę pozwala lepiej poczuć się na boisku. A co do celu na ten sezon, to myślę, że jesteśmy w stanie go zrealizować, gdzieś tam być w tej czołowej piątce, no bo ten zespół naprawdę jest teraz. No myślę, że dużo jakości, też transfery, które przeprowadzone zostały w klubie, dodały, bo przyszli zawodnicy, którzy gdzieś tam grali w wyższych ligach. No i myślę, że jak najbardziej gdzieś tam będziemy walczyć. Może kiedyś czwarta liga w Gołębiu zawita. Nie mówię, że teraz, ale może za tam 2-3 lata. Zobaczymy, co czas przyniesie. Co do współpracy z trenerem, no to na pewno wprowadził do zespołu dużo takich, jeżeli można to nazwać, profesjonalizmu. No, treningi są dużo bardziej tam gdzieś ciekawsze, bardziej rozbudowane. No i myślę, że rozwijamy się przez to jako klub i zawodnicy, nie? No i to też, że przyszli tacy zawodnicy, którzy grali gdzieś tam w wyższych ligach, to mamy się od kogo wszyscy uczyć. Tym bardziej też właśnie młodzi zawodnicy mają od kogo czerpać gdzieś tam te umiejętności. W Hetmanie jestem od dokładnie połowy marca 2023, więc już troszkę czasu, troszkę minęło, pół roku. Dlaczego się zdecydowałem na pracę w Hetmanie? Gdzieś to ciekawy projekt, którego celem była gra awans, szybki awans do Ligi Okręgowej i to mnie przekonało. Tak naprawdę bardzo nie wzmacnialiśmy tego zespołu, dołączyły do nas jakieś 3
mocne nazwiska, reszta to młodzieżowcy, którzy mieli podnieść rywalizację. Przygotowania przebiegały tak naprawdę do tych dwóch tygodni przed ligą według planów. Gdzieś tam w ostatniej fazie mieliśmy delikatne zaburzenia, ale no na ten moment jestem z tego zadowolony. Większość tej szerokiej kadry to jednak wychowankowie i zawodnicy z Gołębia plus najbliższa okolica Puławy tak naprawdę. Zdarza się, że gdzieś mamy zawodników, którzy pochodzą z innych miejscowości, ale to tak bardziej są gdzieś też związani z tą miejscowością, bo albo mają dziewczynę, albo gdzieś tutaj się przeprowadzili do pobliskiego Dęblina. Zespół stać na pewno na to, żeby być w czołowej szóstce tej ligi okręgowej, a być może nawet na coś więcej. Pracujemy w fajnym gronie, więc liczę, że się uda tą szóstkę na spokojnie w tej rundzie zdobyć i utrzymać to miejsce w tej czołowej szóstce. Wiadomo, że celem dla nas wszystkich przede wszystkim było utrzymanie się w tej lidze okręgowej, bo Beniaminkowie różnie radzą sobie po tym awansie, ale no, my sobie gdzieś tam postawiliśmy troszkę ambitniejszy cel, żeby być w tej szóstce, no i na razie gdzieś tam się to udaje.